Cześć, jestem Natalia i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, który tym razem zaczynam nagrywać sama. Aktualnie Karol przebywa poza domem i nagrywa film rywalizacyjny, tym razem nie ze mną, tylko ze swoim montażystą. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo ostatnio z Karolem nie możemy się dogadać co do filmów na jego kanał, bo mi podobają się inne filmy, Karolowi podobają się inne filmy. Ja bym chciała nagrywać więcej takich filmów 24 godziny, albo że coś zrobiliśmy, spędziliśmy gdzieś czas, a Karol woli takie filmy rywalizacyjne. Właśnie dlatego Karol postanowił, że nagra odcinek z kimś innym i tak jak Wam mówiłam, nagrywa film z Kubą i ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo po pierwsze, na kanale Karola pojawi się nowa osoba, będziecie mieli jakieś urozmaicenie, a po drugie, ja mam czas, żeby nagrać swój odcinek i w ogóle plan był taki, żeby zacząć go nagrywać od rana, ale co chwilę pojawiały się jakieś tematy ze Sweet Planet, tutaj coś do zrobienia i finalnie mamy godzinę 14, a ja dopiero wzięłam kamerę, żeby zacząć dla Was nagrywać. Plan też był taki, żeby od rana dokończyć sprzątanie chaty, bo wczoraj zaczęłam to robić, ale na godzinę 21 umówiliśmy się z Mariką i Filipem na squasha, bo oni nigdy nie byli i cały czas chcieliśmy ich zabrać i okazało się, że wczoraj mają chwilę wolnego, więc skoczyliśmy razem pograć i graliśmy od godziny 21 do godziny 22. Później przez kolejną godzinę staliśmy na parkingu i plotkowaliśmy i Karol o godzinie 23 wpadł na wspaniały pomysł, żebyśmy pojechali do Maczka, bo skoro spaliliśmy kalorie, to trzeba to nadrobić i pojechaliśmy jeszcze do Maka, tam zjedliśmy i finalnie skończyło się tak, że byliśmy w domu około godziny 24, no i było już za późno, żeby kończyć sprzątanie chaty. Ale sprzątanie chaty zostawimy sobie na później, bo najpierw zrobimy sobie wycieczkę do Biedronki, bo okazało się, że sporo youtuberów wydało swoje nowe produkty. Pójdziemy je zaraz kupić, oczywiście zaraz je przetestujemy, ale zanim to wszystko zrobimy, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiacie łapki w górę, a ja się zbieram i lecimy do Biedronki. No dobra, jestem już w Biedronce, jestem na rzeczach, gdzie są nowości i czekajcie, nigdzie nie widzę. O, dobra, mamy. Są tutaj żelki Little Monster. Są chyba w ogóle dwa smaki, bo są jasne takie żółte opakowania i różowe, zaraz sobie zobaczymy. O, jak możecie zauważyć, są to żelki o smaku marakuji, więc ja jestem totalną fanką. Zobaczymy, czy będą dobre. I już przy napojach Freeza mówiłam właśnie, że szkoda, że nie zrobili smaku marakuji, bo jest on mega dobry. Jeśli chodzi o drugi smak, to tutaj mamy już żelki w posypce. One chyba będą kwaśne, ale zobaczmy. Żelki kwaśne o smaku brzoskwiniowym bierzemy i zobaczymy w domu, jak smakują. Ale właśnie, to nie jedyne nowe produkty youtuberów, które się pojawiły, bo mamy też takie ala poki od Natsu. O, i są dwa smaki, więc bierzemy sobie jeden truskawkowy, no i drugi o smaku karmelowym. Przy okazji zrobiłam zakupy na obiad, ale wracamy do domu i testujemy. Wróciłem już do domu i chciałam dla Was nagrać test ze statywu, ale niestety okazało się, że Karol zabrał tutaj o tą końcóweczkę, którą się wkręca do małego statywu i muszę wziąć taki olbrzymi, więc dajcie mi 5 minut, żeby udało mi się go rozłożyć. No dobra, po 20 minutach i chyba 3 telefonów do Karola w końcu udało mi się rozstawić statyw, więc możemy przejść do testu i wydaje mi się, że zaczniemy sobie od tych żelków o smaku marakuji, bo wydaje mi się, że one będą najlepsze. Są one w kształcie takich gwiazdeczek. Jeśli chodzi o smak, to marakuji za bardzo mnie czuć. W ciemno ciężko by było je rozpoznać i przypominają mi takie żelki miski, które były w dzieciństwie. Szczerze mówiąc, jak dla mnie nie jest to nic wow, ale zobaczymy wersję kwaśną. Tutaj z kolei mamy chyba takie małe serduszka. O, te już są lepsze. Tutaj już jest bardziej wyrazisty smak. Troszeczkę czuć ten kwaskowaty posmak, ale nie są bardzo kwaśne i te zdecydowanie lepiej mi smakują. Podsumowując produkty Little Monster, dla mnie lepsze były te kwaśne żelki. Bo jestem w szoku, że Little Monster wydała teraz swoje produkty, ale przejdźmy do produktów na co i zobaczymy, czy to będzie lepsze. Zacznijmy sobie może od poki, znaczy nie poki, tylko ala poki o smaku karmelowym. W sumie to bardzo przypomina poki, tylko że ten paluszek jest troszeczkę grubszy i chyba bladszy, jakby mniej wypieczony. Pachną ładnie i ja tutaj będę porównywała to do poki, bo poki mamy w naszym sklepie i bardzo często je jemy, to te paluszki są zdecydowanie mniej kruche i są bardziej miękkie. Sprawdźmy jeszcze smak truskawkowy, to zaraz wydam oceny, które są lepsze, żeby mieć coś do porównania. Tak wyglądają truskawkowe. O nie, to zdecydowanie bardziej smakują mi karmelowe. Tutaj te truskawka jest trochę taka sztuczna, ale nie no, całkiem okej, ale moim zdaniem gorsze niż poki, bo są za miękkie. Poki są takie fajne, bo są chrupiące, tak fajnie się gryzie. To jest bardzo miękkie, ale w sumie fajnie, że youtuberzy w końcu wydają inne produkty niż batony, bo był taki moment, że mieliśmy po prostu wysyp batonów. Jest też to coś innego niż lody, więc w sumie fajnie. Ale jeśli udało Wam się kupić te produkty i przetestować, to dajcie koniecznie znać, jak je oceniacie, bo jestem bardzo ciekawa, a ja teraz przychodzę do trochę mniej przyjemnych rzeczy i idę ogarnąć chatę. The
Dobra, widzowie, mamy lekki przypał. Przed chwilą nagrywałam dla was ładne przebitki z tego, jak sprzątam mieszkanie i w pewnym momencie coś takiego odskoczyło mi od odkurzacza i wydaje mi się, że niestety go połamałam. Musimy teraz spróbować to jakoś szybko naprawić, bo jak Karol wróci do domu, to raczej nie będzie zachwycony i zadowolony z tego, że to rozwaliłam, ale czekajcie, czy to się połamało, czy to po prostu odpadło? Dobra, próbujemy naprawiać. To powinno być tą stroną, tak, dokładnie tak. Dobra, tutaj strony nam się zgadzają i uwaga, ej, chyba działa. Dobra, chyba jednak nie działa. Dobra, naprawione na całe szczęście, bo Karol chyba by mnie zabił, jakby wrócił do domu i zobaczył, że rozwaliłam odkurzacz. Nie, no wszystko śmiga elegancko, mogę iść dalej odkurzać. Okej, powiem wam, że powoli mam pewne wątpliwości, czy w końcu uda sprzątnąć mi się to mieszkanie, bo okazało się, że Karol skończył już nagrywać odcinek i muszę wziąć się za robienie obiadu. I dzisiaj zrobimy sobie ryż, bo już tak dawno nie jedliśmy, miałam taką ochotę, z suszonymi pomidorami i ze szpinakiem. Chciałam wam pokazać, jak wygląda gotowy obiad, ale co? Karol już tutaj zaczął jeść, więc... Chciałbym mnie ostrzec, że nie mogę. Chyba głodny jesteś po tych nagraniach, no. Mega. Dobra, idziemy jeść. Okej, obiad zjedzony, był bardzo dobry. Po obiedzie sobie jeszcze chwileczkę pochillowaliśmy i jak możecie zauważyć, jestem w samochodzie, a to dlatego, że idziemy na kolejne zakupy. Wczoraj na Instagramie dostałam od was mnóstwo wiadomości, że żelazko w sprayu, którego szukaliśmy już chyba z 25 albo nawet 30 razy, wróciło znowu do sprzedaży w Dealsie. Stwierdziłam, że skoro dopiero wróciło, to może jeszcze mało osób o nim wie, bo pewnie nie poszło w viral na TikToku i spróbujemy je dzisiaj kupić, chociaż szczerze wam powiem, że nie wierzę w to, że uda nam się to zrobić, bo już tyle razy próbowaliśmy i nigdy go nie było. No ale nic, ruszamy i zobaczymy, czy może tym razem będzie. Nie no, słuchajcie, nie wierzę, już z daleka je widzę. Mamy to, nie jest wyprzedane do końca, są różne zapachy, jest błękitne, fioletowe i do tego złote i ja chyba wezmę złoty, bo ostatnio jestem fanką właśnie tego złotego koloru. A, dobra, okazało się, że jednak to nie jest złoty, tylko żółty, więc idę wymienić na błękitny. No to teraz wracam do domu, zrobimy test tego żelazka i zobaczymy, czy faktycznie jest takie super. Mojej mamie kiedyś udało się kupić w Action i mówiła, że jest całkiem fajne, więc zobaczymy, że to też będzie spoko. Chciałam je właśnie schować do bagażnika i powiem wam, że lekko się przeraziłam, co tutaj się dzieje. Karol chyba tutaj brał swoje wszystkie rzeczy z odcinka i po prostu je wrzucał, ale dorzucamy to gdzieś z boku. Karol, nie zgadniesz, co się stało. Widzę, Natalia, kupiłaś żelazko, tak? W Dealsie? Tak, chyba po 30 razach, po 30 wizytach udało się w końcu je kupić. Ale to jest dokładnie to samo, 1:1? Dokładnie to samo, co było wtedy i czaisz, że dzisiaj było pierwszy dzień i połowa już była wyprzedana? Serio? Serio. To trzeba to przetestować, ale to chyba musi działać, skoro ludzie tak się na to rzucają, nie? Zaraz zobaczymy. Okej, wyczytałam na opakowaniu, że trzeba wziąć pod to ręcznik. Wzięłam koszulkę, już ją tutaj wygniotłam. Zaraz ją tutaj ładnie rozłożę na tym ręczniku. Teraz musimy to wypsikać, aż będzie wilgotne. Chyba wydaje mi się, że tyle wystarczy. Teraz ręką powinniśmy wygładzić wszystkie zagniecenia i pozostawić do wyschnięcia. Ej, to chyba serio działa. Puszczę, to się normalnie cały wyprasuje. Jeszcze ładnie pachnie w dodatku. Spójrzcie tylko, jak ta koszulka wygląda z bliska. Co prawda jest ona jeszcze mokra, no bo to jeszcze nie wyschło, ale tutaj nie ma żadnego zagniecenia. Jest normalnie jak po prasowaniu żelazkiem. I powiem wam, że szczerze mówiąc jestem w szoku. Myślałam, że będzie to działało, ale nie aż tak, ale na jakieś wyjazdy. Super. W dodatku to jeszcze bardzo ładnie pachnie, więc poza tym, że można sobie wyprasować ubranie, to można je sobie też odświeżyć. No dobra, witam was kolejnego dnia. Wczoraj się do was nie odzywałam, ale właśnie razem z Karem jedziemy do mojego fryzjera i powiem wam, że dzisiaj miałam tak bolesny poranek. Chciałam sobie prasować rzeczy i przez przypadek małym palcem u stopy uderzyłam w deskę do prasowania i mi się wydaje, że mam tego palca załamanego, bo przy każdym ruchu tak mnie boli, a Karol mówi, że nie da się załamać palca. Nie da się chyba. No właśnie, muszę to sprawdzić. Przyczyny załamanego palca u nogi, czyli Karol, da się złamać. No ale nie małego, wiadomo, że u nogi się da, ale chodzi o mały. Tutaj dalej jest napisane złamanie małego palca u nogi, czyli Karol, da się. A, no dobra, no to chyba się da jednak. No i coś mi się, Karol, wydaje, że jak ja będę u fryzjera, to będziesz musiał jechać do apteki i kupić mi jakąś maść na stłuczenia, bo prawdopodobnie ten palec jest stłuczony, a nie złamany, ale i tak strasznie boli. I poza tym mieliśmy dzisiaj jechać do moich rodziców na obiad, ale okazało się, że Karol nie zdążył zmontować swojego filmu i będziemy musieli wracać, a mama miała mi zrobić zagraj, wiesz, ja się cieszyłam na ten zagraj. No sobie w domu. No właśnie sobie zrobię, jak wrócę, nie wiem, dajcie znać, czy jedliście taką zupę jak zagraj w dzieciństwie, to była moja ulubiona zupa, zawsze babcia mi ją robiła. Karol, czy możesz powiedzieć widzom, co właśnie się wydarzyło? Nic się nie wydarzyło, jedziemy. Tam stacja już jest, mamy 0 km zasięgu, włączyłem tryb EcoPro, możesz pokazać na dnia. O, tak to mniej więcej wygląda. Dosłownie już komputer nie pokazuje nic. Nie pokazuje, że nie mamy totalnie zasięgu, ale z doświadczenia wiem, że jakieś 4 litry w zbiorniku jeszcze powinny być, więc raczej dojedziemy. Dobra, mamy sukces, udało nam się dojechać do stacji. W sumie to jeszcze nie do samej stacji, nie, ale no, teraz to już z górki właśnie, więc... Nie, no w sumie to pod górkę nadal. Ale w razie czego to już łatwo donieść taki kawałeczek do samochodu paliwo, nie? No dobra, Natix odstawiona już do fryzjera. Ja jak zwykle dostałem kilka misji do wykonania w momencie, gdy wiecie, ona będzie na fotelu.
i jeszcze z nich to będzie ta apteka, bo nawet jak tutaj wychodziła teraz z samochodu, to normalnie, wiecie, kulała i widać było po mnie, że ten palec ją boli. I ja właśnie rano słyszałem taki huk, nie? Takie uderzenie właśnie o deskę do prasowania, ale nie myślałem, że to małym palcem. Więc pojedziemy do apteki, spróbujemy kupić coś na zbitego palca. Później musimy pojechać do Natalii rodziców, zostawić jakąś torbę i odebrać jajka od Natalii babci ze wsi. A potem muszę jeszcze pojechać na naszą działkę w Iławie, zobaczyć jak ona wygląda, bo dawno tam nie byliśmy, a podobno coś tam w okolicy zaczyna się już zmieniać i fajnie, niech robią, słuchajcie, tą okolicę, niech robią drogę, niech robią przystanki, niech robią wszystko, bo no wtedy działka bardzo wzrośnie na wartości. Dzień dobry. Czy coś na zbitego małego palca u stopy po uderzeniu w deskę do prasowania dostanę? Może jakąś maść czy coś? Na uderzeniu to jedynie alkacet, bo tam rany nic nie ma. Nie, no tylko takie zbite jest, nie? Ból przy... Po prostu złagodzić. No. Dobra, no to niech będzie. No dobra, jak widzicie, masz kupiona. Nie wiem, czy działa też na złamania, ale nie no, bez przesady. Chyba Natalia palca nie za mała, więc powinno jej to pomóc. Ej, dobra, właśnie teraz Natalia napisała mi, żebym kupił jej coś na palca, bo mega boli, jakąś maść czy coś na stłuczenia, więc w sumie kupiliśmy idealnie to, co chciała, ale to się robi powoli serio niepokojące, bo no minęły ze 3 godziny od tego incydentu, może nawet, nie, w sumie 4 bardziej, a dalej ją boli i ta mina, jak ona wysiadała, jak szła, wiecie, po pasach, też nie była zbyt ciekawa, więc no jestem ciekawy, czy w tym vlogu nie wylądujemy jeszcze u jakiegoś lekarza. Dobra, słuchajcie, przyjechałem już do Natalii rodziców, oni tutaj szuka Natalii, bo coś jej nie pasuje, że jestem sam, ale marynarka dostarczona, z tego dysku muszę zgłaszać Natalii rodzicom coś tam na ich kompa, więc zaraz to zrobię. Ale najpierw, słuchajcie, trzeba dać dropsa Otisce, bo nie wytrzyma. Oti, pamiętasz jeszcze naszą zabawę? Uwaga, dawaj, szybko. A, pamięta, ale Oti tam poleciało, co ty? Dawaj, tutaj, dalej, szukaj, no, brawo. O, tutaj proszę bardzo, jajeczka, zobaczmy, czy świeżutkie. Prosto ze wsi od kurek, także zaraz to weźmiemy, ale idę najpierw zgrać te pliki. W międzyczasie, jak zgrywałem się pliczki, zrobiłem mały research w lodówce Natalii rodziców i patrzcie, co znalazłem. Mini lody z Lidla, to jest najlepsza rzecz, jaka istnieje. Chyba z Lidla, nie no, wydaje mi się, że z Lidla, bo Biedra ma raczej inne. Wyglądają one tak, nie są zbyt duże, ale no właśnie są takie idealne na strzała. Ej, dobra, lekki przypał, bo Natalia napisała, że za 15 minut kończy, a ja mam do niej jakieś 20 minut drogi, plus nie byłem jeszcze na działce naszej. Ale to nie moja wina, że pliki się tak długo zgrywają i jak coś, to mamy dowód, nie? Żeby nie było, proszę bardzo. Muszę poczekać, aż to się zgra i dopiero wtedy pojadę po Natalii i chyba z nią pojedziemy na działkę. Zresztą nie wiem, bo trochę nie po drodze mamy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, ja jestem już po fryzjerze. Karol, możesz pokazać, jakie mam piękne włosy. Mega. I że zmienił się kolor? Nie wiem, czy bejtujesz, czy nie. Pytanie do 100 punktów. Jest jaśniej czy ciemniej? Ciemniej. Tak, brawo. Nie wyjtuję, serio, jest trochę ciemniejszy. Okej, pokaż z przodu, a weź do przodu włosy. No, spoko. Trochę dużo ich teraz, a to dlatego, że mam loki, ale w ogóle Tomek mówi, że też śmiesznie tutaj mi wszędzie włosy odrastają. No tak, no, bo ty miałeś problem, nie, z nimi. Tak, ale też już widać na przedziałku, że już nie mam takiej łysiny. No, już nie wypadają ci tak jak wtedy. No. Dobra, dziękuję za maść. Tak mnie boli ten palec, ja nie wiem, Karol. Do szpitala? Nie, no do szpitala nie, ale jak chodzę, to mnie boli. Wydaje mi się, że ta maść może pomóc, to jest na stłuczenia. Nie, dosłownie zapytałem panią maść na ból małego palca po uderzeniu w deskę do prasowania. No i dała mi to. Trochę w szoku była, ale... Dobra, to ja smaruję i chyba wracamy do domu, co? No, jedziemy, bo ja muszę zmontować film, a jest prawie 14. No dobra, widzowie, wróciliśmy do domu i mieliśmy już na tym kończyć ten film, ale zobaczyłam na mojego palca, bo on mnie boli coraz bardziej i ja sobie tak, wiecie, żartowałam, że chyba złamałam tego palca, ale on się zrobił cały fioletowy. Maria, ty chyba serio go złamałaś? Nie, nic się nie stało. No bo jak można złamać palca, uderzając o deskę do prasowania? Ja nie wiem. Zasłaniam teraz Natalii palce, bo stópkarze grasują, ale spójrzcie na to. Natalia, ty masz normalnie spuchnięty, ten palec jest cały czerwony, a tutaj jest aż siny. Fioletowy taki się zrobił. Ej, serio, może powinniśmy pojechać, co? Do jakiegoś lekarza, czy nie? A boli? A Karol, nie dotykaj, wiesz, boli? Boli? No, no maksa. A ty, tak jakby coś tutaj przeskakiwało. No weź, Karol, bo serio, nie dotykaj. Przeczytałam sobie o objawach złamanego palca i jest to opuchlizna, no to masz. Zaśnienie i ból podczas dotykania na przykład. No to jakby wszystko się zgadzało. Czasami jest też tak, że jest on bardziej wybity i wtedy go się nastawia, u mnie tego nie ma, więc po prostu muszę smarować. Generalnie nic z tym się nie robi. A jest tak napisane, że nic z tym się nie robi? Można iść na rentgen, ale i tak nic się z tym nie robi, chyba że jest bardzo tak jakby w drugą stronę. Okej. To wtedy się go nastawia, a tak to muszę smarować i pisali też, że warto sobie przykleić plastrem do drugiego palca. A to tak jakby, żeby usztywnić go? No to jest hit, widzowie. Do tego to się w tym filmie nie spodziewałem, serio. Zaraz Karol musi... Ała! Gdzie ty mi... Co, sorry, przez przypadek, Jezu, aż tak się to boję, ledwo musnąłem. A właśnie sytuacja wygląda tak, że jutro wyjeżdżamy w pewne miejsce, gdzie będziemy dużo chyba stali, nie? No w sensie jedziemy do Warszawy. Mówimy pod... Nie, jeszcze nie mówimy.
blogu o tym powiemy. Dobra. No ale nie wiem, no to jak to zaszła. Ale chociaż jak chodzisz, to chodzisz, nie? Ty możesz chodzić. Najgorsze jest na początku. Jak idę, to mnie boli, ale już im dłużej idę, tym jakby przyzwyczajam się chyba do tego bólu i mi on tak nie rozkwiera. Dobra, twarda babka jesteś zaszlany, ale serio, to trzeba jakoś usztywnić. No i niestety, podsumowując bilans dzisiejszego dnia, deska do prasowania 1 punkt, ja niestety 0. Ale na tym będziemy kończyli ten odcinek. Dajcie znać w komentarzu, czy wy kiedyś mieliście taką sytuację z małym palcem i co robić najlepiej, żeby jak najszybciej on się zagoił, bo potrzebuję ekspresowego leczenia. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.